Polskie Radio Orzysz. To Polskie Radio Orzysz. Witam dzisiaj w studio naszym bardzo fajnych chłopaków, dwóch Karoli, Karola Paszkowskiego i Karola Malinowskiego. Cześć chłopaki. Cześć. Cześć, dzień dobry. Wygooglałam was troszeczkę i wiem, że jesteście animatorami. To już mam się bać, tak? Na samym początku. Nie, spoko. No jest to nietypowe tutaj zestawienie waszej płci nieżeńskiej i z tym, co robicie. Jesteście pedagogami, animatorami, coachami, działaczami środowiskowymi, też w stowarzyszeniach pozarządowych jesteście bardzo aktywni. Jesteście takimi pracownikami ulicy troszeczkę, można też powiedzieć. Można tak powiedzieć. Mamy bardzo... Pierwsza podstawowa sprawa jest nas dwóch i dwóch Karolów. Karolu U, to jestem ja. And Karolu. I Karol w krótkim U. Żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Więc co, to proszę, że Karol U, to wiadomo, o kogo będzie chodziło. Współpracujemy od jakiegoś czasu i rzeczywiście to co powiedziałaś, jest faktem. Z tym, że no, mamy trochę różne specjalizacje, bo ja pracuję głównie na wsiach i troszeczkę w mieście, a tutaj jest troszeczkę odwrotnie. No ja pracuję w mieście i troszeczkę na wsiach. Także tak. No i Karol też zajmuje się bardziej troszkę, powiedzmy, biznesem. Ja ostro z ludźmi. Tak dla ludzi i do ludzi bez pieniędzy. No. Właśnie, czyli to są młodzi ludzie. Kto jest kontakt z młodzieżą, czy też dzieciaki? Karol? To może zacznę, bo ja to, że jestem pedagogiem z wykształcenia, to nie znaczy, że pracuję z dziećmi. Rzeczywiście pracuję z dzieciakami bardzo rzadko. Raczej wolę kategorię młodzież. Mm-hmm. Z tymi wygodniej mi jest jakby pracować. Kategoria młodzież to traktuję to jako osoby, które już prawie są dorosłe i zaczynają myśleć i łatwo się z nimi dogadać. Myślą jakby w sposób taki normalny, mają oczywiście swoje emocje, mają swoje fochy, ale jakieś tam zbierają swoje doświadczenie i mają co najmniej 12 lat. To dla mnie wtedy jest wygodne. I rzeczywiście z takimi osobami już mi się dobrze pracuje. No i z osobami dorosłymi, tak. Ale ja jestem w kategorii młodzież. No i tutaj, jak zawsze sobie rozmawialiśmy z Karolem, to w ogóle mamy to samo imię, ale mamy dwie różne specjalizacje. Nie też, że się nam miesza to, że on zajmuje się bardziej w mieście i jest street workerem, ja jestem village workerem, a to on się bardziej zajmuje dzieciakami, a ja raczej osobami dorosłymi i jakby ciężko mi się pracuje z samymi dzieciakami. To twój autorski termin, village worker? Village worker, to ja tak też nie słyszałem wcześniej, także... Ciekawy bardzo. To się człowiek nie nauczy, nie? No tak. A powiedzcie mi, na czym polega ta praca streetworkera, bo to jest świeża rzecz u nas w Polsce, prawda? Wiesz co, streetworking nie jest świeżą rzeczą, tak naprawdę jest może niepopularną, ale nie jest świeżą. Wiesz co, patrząc tak na przykład mojej pracy, którą ja wykonuję na ulicach miasta Ełku, głównie na Orzeszkowej, to jest tak, że ja od jakiegoś czasu pracuję systemowo, więc nie pracuję tylko z dziećmi, którzy gdzieś tam nie mają, mają dużo czasu wolnego i nie mają co ze sobą zrobić, ale też pracuję z ich rodzinami, dziadkami, z całym otoczeniem, w którym mieszkają. Także proces długoterminowy, długofalowy, poprzez diagnozę, wejście w środowisko, zdobyć zaufanie, później kolejny etap, tak? A później po prostu praca nad delikatnymi zmianami, bądź poszerzanie tych dobrych cech. Tak, no. Czyli wchodzisz też do domów, tak? Oczywiście, jeżeli tak, wchodzę. Czasem nawet z buta wjeżdżam, jeżeli trzeba, także... Niebezpieczna to jest praca? Wiesz co, w zależności gdzie już teraz, gdzie ja pracuję na tych osiedlach, nie czuję w ogóle żadnego niebezpieczeństwa. Z początku może, choć ja też miałem troszkę odrobinę łatwiej ze względu na to, że ja znałem to środowisko gdzieś tam, wokół niego nawet się wychowywałem, więc... Miałem łatwiej, ale miejscami oczywiście no, masz kontakt z różnymi ludźmi, tak? Nieważne, czy na ulicy, czy w bloku, czy gdziekolwiek. Możesz spotkać kogoś pod wpływem narkotyków, więc oczywiście różnie. Czyli animator środowiskowy, a streetworker to jest to samo? To trudne pytanie. Wiesz co? Dla mnie nie. Narzędzia są bardzo podobne. Jakby dla mnie to jakby projektowo bardzo często stara się to jakoś tam rozdzielić, tak? Ale jakby w ogóle z tą animacją społeczną i streetworkingiem, czy też coachingiem, czy innymi jeszcze brzydkimi słowami, najlepiej z języka angielskiego, to dla mnie jest jedna rzecz, która jest wspólna. I one tak naprawdę nazywają się narzędzia. I trochę tak jest, że z jednej strony czasami wyzywają mnie od coachów,
A tak i mówią, że tam o, coachujemy jakąś grupę i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, coaching jest mi znany i sobie tam z niego korzystam. Ale tak naprawdę cały czas pracujemy jakby z tą materią, gdzie nazywam człowiekiem, z jego potrzebami, z jego, nie wiem, aspiracjami. Otwieramy trochę świat i to w zasadzie, nie wiem, podobieństwo dla mnie pomiędzy animacją społeczną a street workingiem jest bardzo, bardzo duże. Jeśli miałbym szukać jakiejś różnicy, za wszelką cenę, jakbym chciał to gdzieś złapać, to wydaje mi się, że praca jakby Karola jest na tyle z środowiskami zdecydowanie trudniejszymi. Animator społeczny nie musi pracować z degenerowanymi jakby środowiskami, tak? A już osoba, która jest streetworkerem, wydaje mi się, że powinna wchodzić przede wszystkim w takie środowiska. U mnie jest o tyle prościej i trudniej zarazem, że ja i tak pracuję w takich środowiskach, które są uznawane za te jakby trudne. One nie są trudne moim zdaniem, bo są takie jak każde inne, no bo ja pracuję w miejscowościach też popegeerowskich, co rzeczywiście bardzo lubię i tam jest w ogóle mega fajny potencjał. Więc ten Village Worker się wziął z takiej rozkminki, która mówiła o tym, co jest animacją społeczną, to też jest streetworkerem, streetworkingiem, tak? No a pracą rzeczywiście w tych środowiskach, które są jakby trochę dalej od szosy i nie są zbyt faworyzowane, no, może tak to nazwę, nie? A Karolu, jaki jest twój patent na pozyskanie zaufania, na wejście w jakąś grupę, w jakieś... Autentyczność. Mhm. Znaczy, górnolotnie powiedziałem. No, rozumiem. Ale wszedno. Ale w zasadzie jakby ja nie ludziom nie daję nic jakby w zamian. Ja daję im tylko tyle, co mam, czyli jakby swoją ręce, trochę głowy, tak, trochę swoich doświadczeń. Nie oszukuję, nie kupuję. Nie wiem, no, bo po prostu nie mam tego w ofercie, tak? Ja mogę powiedzieć... często się zdarza, że to, co proponujesz, ta twoja autentyczność, że jest niepotrzebna nikomu. Wystarczy na mnie spojrzeć i jakby nałożyć sobie pewne łatki, nie? I jeśli ja przyjeżdżam, wyglądam tak, jak wyglądam i nie wiem, aż jesteś młodym chłopakiem, który, nie wiem, przyjeżdża na innych blachach do miejscowości, tak? Wygląda inaczej zdecydowanie niż tam są ludzie przyzwyczajeni, do tego ma kucyk i tak dalej, no to ta autentyczność, może ktoś tego nie kupić, nie? Ale ostatecznie my się nie dogadamy w dłuższej perspektywie, jak tego nie kupi. Mogę go przekonać do tego, tak? Ostatecznie do tego, kim jestem i tę autentyczność daję. No przecież mogę co najwyżej, nie wiem, ubiera się troszeczkę inaczej, ale jestem dalej tą samą osobą, tak? Mhm. Więc jak pozyskać zaufanie? Na kłamstwie? No nie, co działa. No, po prostu na pierwszy etap może tak, ale później? No niekoniecznie. A u ciebie, Karol? Wiesz co, Karol wspomniał odnośnie zaufania. No wiem, że czego się nauczyłem, to że zaufanie jest ciężko zdobyć, szybko stracić, więc autentyczność jest, nieważne w którym środowisku by się nie pracowało, jest bardzo, bardzo ważna i naprawdę na bycie nieautentycznym, sztucznym, to ludzie czują, widzą i wtedy szybko wchodzisz, jeszcze szybciej wypadniesz, także... To prawda, ja bym chciał wrócić do streeta i do streetworkingu, bo... No właśnie, bo ja chcę poznać twoje zdanie. Ogólnie... Ja też pracuję jako animator społeczny, więc też pracuję jako animator społeczny, też pracuję jako właśnie streetworker, pracuję jako animator czasu wolnego i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś właśnie zastanawiałem się, jak dostałem propozycję w ogóle pracy na streetie, no a ten sobie doszedłem do wniosku, co ja w ogóle zrobię, wejdę w środowisko i co powiem, cześć, Karol jestem, tak, no, no to jak to, miałem rejon wyznaczony i tyle, i co. No i się okazało, że tak zrobiłem. że tak zrobiłem na ten. Wiecie, definicja w ogóle streetworkingu jest taka, że jednak to się bierze z tego, że była potrzeba na pracy z deficytami czy też z problemami, tak? Odnośnie networkingu, problemy w sieci, tak? Odnośnie narkomanii, odnośnie prostytucji, odnośnie bezdomnych, tak? Że jednak wchodzimy, głównie działamy na zasadzie redukcji szkód, tak? Nie, ten, jednak nie namawiamy do tego, weź ty się nawróć, przestań pać, nie wiem, przestań uprawiać nierząd, etc. i tak dalej. No, jak to? Tylko ludzie wchodzili nieodpłatnie, czyli w formie nieodpłatnej to przeważnie robili, tak? Po to, żeby, nie wiem, dać czystą strzykawkę, tak? Dla gościa, który i tak będzie ćpał na ten. To się troszkę zmieniło, ale jednak coś zostało. Zostało to, że narzędzia, które my mamy, głównie narzędziem jest streetworker. Chodzi o to, że poświęcasz czas, faktycznie bazujesz na tym zaufaniu.
na tym, że ludzie wiedzą, że mogą do ciebie przyjść w każdej gdzieś tam chwili, na ten, mogą czasem nic nie dostać, mogą być tylko i wyłącznie wysłuchani i to jest dużo. I czasem tak po prostu jest, więc nie potrzebujemy jakichś tam dużo narzędzi i też funduszy na to, bo dzięki, bo to jednak poświęcasz własny czas, gdzieś tam jesteś. Oczywiście to wszystko ewoluowało, tak się zmieniło, no nie wiem, teraz mamy projekty, które nam pozwalają na to, żeby kwestia, nie wiem, dzieciaków zabrać ich gdzieś w któreś miejsce, tak, pokazać im coś nowego, inne metody spędzania czasu wolnego, rozwijania pasji, w ogóle poznaniu swoich mocnych i słabych stron poprzez dotykanie różnych rzeczy. Na ten, ale jednak tak, jednak streetwalking głównie gdzieś tam bazuje na streetwalkerach, na człowieku, na zaufaniu. A znowuż animacja społeczna, w sumie też, no tak, główną osobą przewodnią jest ten animator, który wchodzi też w środowisko, też musi jednak mieć tę kwestię zaufania i tak dalej. Na ten. Tylko animacja społeczna się według mnie wzięła z projektów. Na ten, jest czymś projektowym, że jednak nawet na szkoleniach, jak myśleliśmy, w ogóle Karol jest tym specjalistą, w czym on nie jest, no ale często jest w temat... W szkoleniach czy w myśleniu? W myśleniu i w szkoleniach takich młodych ludzi, jak ja kiedyś byłem. No dalej jestem młody, ale już jakieś tam doświadczenie załapałem. Czy między wami też taka relacja jest trener-uczeń? Była? Wiesz co, to bardziej mój mentor taki się wziął. Mentor. Tak. Nie lubię tego tematu. Tak, ale gdzieś tam... Zawsze się wstydzę, bo jestem starszy. Troszkę mu się zdarzyło. Nie widać. Ale moje drogi się zaczęły od wolontariatu faktycznie i odnośnie różnych programów grantowych, które Stopa prowadziła w tamtym czasie i Karolu je między innymi prowadził i stąd się też po części moja droga zawodowa już teraz rozwinęła. Ale wracając do meritum, kiedyś myślałem nad tym i też sporo rozmawialiśmy, kim jest animator, a kim jest lider. Tak, że wchodzisz w środowisko, no i dobra, jesteś animatorem, ale też masz postawy lidera, no bo jak ich nie będziesz miał, no bo to też jednak ich gdzieś tam nie zarazisz i tak dalej, tak? I później... A jeżeli postawa lidera nie jest dla ciebie immanentna, nie jest taką autentyczną dla ciebie postawą, bo nie każdy ma osobowość lidera, prawda? Możesz być skuteczny nie będąc liderem, nie mając takiej osobowości? Wiesz co, myślę, że tak. Przynajmniej ja osobiście myślę, że tak, że ja czasem nawet dobrze w ogóle, że potrafię oddać inicjatywę gdzieś tam i w ogóle znowuż kolejny program, który gdzieś tam prowadziliśmy, Równe Szanse w Stopie, tak, na ten Artur Wenga zawsze powtarzał, dobry koordynator, czy ta osoba gdzieś tam, która pozwala, oddaje, tak, na ten, tak, więc jak najbardziej myślę, że tak. Nie przeszkadza mi to, że czasem mogę nie być liderem, ale mogę być osobą wspierającą, co właśnie według mnie i na animacji społecznej, na streetworkingu jest bardzo ważne, żeby być. Okej. Okay. A powiedzcie mi, waszym zdaniem, w jakiej kondycji jest nasza młodzież, nasza ełcka młodzież? No pewnie podobna jest jeżyska. Czy jeśli to próba jest zadania takiego pytania, że kiedyś było lepiej, to nie uważam, że było lepiej. Mimo wszystko wydaje mi się, że to zawsze jest takie trudne pytanie, bo co to jest młodzież, tak. W ogóle? Nie mogę tego... Albo zobacz na to definicję znaczy... Unii Europejskiej. Tak, jakby wydaje mi się, że tutaj sprawa pierwsza, że te pokolenia nawet się bardzo dynamicznie zmieniają. Możemy mówić, jakby kiedyś to się zmieniło, nie wiem, raz na 10 lat, a teraz się zmienia tak naprawdę z pokolenia na pokolenie. Znaczy, tak naprawdę z roku na rok czasami się tam po prostu zmienia. Dużo rzeczy przyspieszyło i ja czasami biorę udział w takich projektach, gdzie tam ludzie te piszą rzeczy, że zróbmy wszystko, żeby te dzieci odciągnąć od komputerów i że to w ogóle jest totalne zło i dno i w ogóle, że trzeba to zmieniać. I takie marudzenie jest dalekie dla mnie. Bo jakby nie bardzo jakby czuję, że to cokolwiek że stwierdzenie, że cokolwiek wnoszą, to sprawa pierwsza. Żeby było śmieszniej przed tymi komputerami, to tak naprawdę one się uczą swojego, te pokolenie się uczy, w jaki sposób mają się komunikować za 10 lat w robocie, więc jakby ja ich nie kumam. Ja mam prawo nie rozumieć, że oni nie są w stanie wysłać maila, ale wysyłają non-stop na Messengerze. Jakby ciężko mi się z nimi współpracuje momentami, ale nie zmienia to faktu, że oni za 10 lat to będą się dogadywać, bo ja już będę dziadkiem i to mnie nie interesuje tak naprawdę w dłuższej perspektywie. Za 10 lat jeszcze? Dla nich tak, taką perspektywą patrzę. Rozumiem. Nie? I jaka jest kondycja? No bardzo różna. No, rzeczywiście te media społecznościowe i rzeczy, które się gdzieś tam dzieją, to jest taka jakby niepoparta żadnymi badaniami w tym momencie opinia. To wydaje mi się, że no, z tej strony mają trudniej, tak? Z tej strony mają trudniej, że muszą biec do ideałów, których nie ma.
Trochę to jest być może smutne, ale rzeczywiście łatwo pokazać, że coś się ma, a później wrócić do rzeczywistości i tego się nie mieć. Że tych ideałów nie ma otoczenie? Nie, nie. Chodzi mi o to, że to idealne życie, które widzisz i które też współtworzysz, to musi być bolesne trochę. Tak mi się to najmniej wydaje. Ja nie mam potrzeby pokazywania kiedyś jak coś miałeś, rozbieżność to coś miałeś. Rozbieżność pomiędzy... I jakie masz aspiracje wtedy, że chciałbyś to mieć, ale jest dla ciebie nieosiągalne, bo w zasadzie musisz wrócić do tej rzeczywistości, albo jest trudno osiągalne, dużo trudniej. To bardzo, bardzo ciekawe mi się daje też. Problem wątek. Z akceptacją taką, tak? Tego, no, co jest. Co jest. No, wydaje mi się, że to życie może być trudne. Z drugiej strony mam taką obserwację, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz jakby później, że młodzi ludzie trochę bardziej wiedzą, czego chcą niż ja. Wiedzą w ich wieku. Wiedzą. Bo mają większą ofertę. Okej, ale to można być, kurczę, mieć fajną ofertę i być cielakiem. A no oni tak. Jakby wiedzą, że mogą spróbować tego, trochę bez konsekwencji, trochę z konsekwencją, ale generalnie trochę bardziej przedsiębiorczy są. Jakby jak patrzę na nastolatków, możemy tam... ja nie miałem w ogóle takim czegoś w głowie, żeby nie wiem, w ogóle wejść w takie tematy, jak oni w ogóle dla nich są normalne. Nie? Że oni mogą pomyśleć o tym, że coś zrobią, może coś, nie wiem, coś kupię, coś sprzedam i dla nich to jest naturalne. Tak? Albo że ktoś, kto ma lat 16, może prowadzić kanał na YouTube i zarabiać pieniądze. No, dla mnie to jest abstrakcja wtedy. Tak? Mogliśmy co najwyżej pójść na truskawki i tyle byśmy w naszej przedsiębiorczości możliwości. Tak? Co najwyżej pracować. A oni myślą z taką kategorią, okej, co zrobić, żeby zarobić pieniądze i też niekoniecznie jakby być podwykonawcą. Dla mnie jakby podejście etatu było fajne, a dla nich podejście stworzenia może, a może kurczę samodzielności jakieś. No to jest niesamowita rzecz, nie? To jest po prostu zupełnie inne pokolenie. I teraz to też jest wpływ trochę tych jakby elektronicznych wątków, które potwierały się. Przecież te zawody, które się pojawiły, to po prostu, jak ja sobie myślę, to one wszystkie się pojawiły w ciągu ostatnich 10 lat. Takie, do których aspirują ci młodzi ludzie. Nie? A dla mnie to jest jakiś kosmos. Oni wiedzą, jak z tego korzystać. Ja po prostu się patrzę i obserwuję. No, tyle mogę zrobić co najwyżej, bo żeby już w to wejść, no to musiałbym mieć takiego coacha z 16-latka, żeby to zrozumieć. Nie? No, dużo można się nauczyć, naprawdę. I mega fajnie. To jest moja taka obserwacja. Oczywiście to tak bardzo w tym garnku zamieszaliśmy, że tam rzuciliśmy wszystkich, no bo wiadomo, że są różne grupy jakby tych młodych ludzi. Z jednej strony pogubieni, z drugiej strony tak naprawdę z aspiracjami, z możliwościami. Dla nich Europa to nie jest jakby nieosiągalna otwarci. Rzecz. No kurczę, to zupełnie inna historia. Jakby ja w ogóle nie mają takich kompleksów wbrew pozorom, jakby się mogło wydawać, jak ja miałem na przykład za ich czasów. Nie? No i no, to ciekawe jest. Tak statystycznie może, tak nie wiem, albo statystycznie źle nazywam, moja obserwacja. Tak. No właśnie, ale też wyczytałam, że robiłeś takie diagnozy jakiś czas temu w Ełku, tak? Na terenie miasta Ełk. Robiłem takie diagnozy, nawet robiłem nie tylko dla Ełku, ale tylko dla Orzysza. Tak, nie chcąc. Dawno temu. A gdzie można znaleźć relacje z tych badań? To 2013 rok, one są w ogóle nie aktualne w ten sposób. 2012-2013 rok, że trochę robiłem takich rzeczy. Też byłem ze swego czasu, jak tam rozmawialiśmy, to też tak szumnie nazwano ekspertem do spraw młodzieży i tam różne rzeczy, programy robiliśmy na województwo. Tam duże rzeczy robiliśmy, fajnie. Ale fajna sprawa. Bardzo by nam zależało na zrobieniu takiej diagnozy. Zastanawiamy się na przykład, skąd się bierze to, że na przykład mniej młodych ludzi przychodzi na zajęcia. Mamy dość szeroką ofertę, dość bogatą ofertę. Robimy najróżniejsze rzeczy, nawet instrumenty budujemy. Widzieliśmy. Natomiast, słuchajcie, no nie ma tłoku. Nie ma tłoku. Jest bardzo dużo seniorów chętnych na zajęcia, jest bardzo dużo dzieciaczków. Natomiast ten przedział taki 16-19, to mamy taką tutaj, taki nisz. Jak podpowiedzcie, co można zrobić, żeby przyciągnąć? Ja mam w ogóle pytanie do ciebie, Asiu. Ile osób tak naprawdę po skończeniu, wy macie tutaj szkołę średnią, tak? Macie. Mamy jedno liceum. Liceum. Tak. Na ile osób w obrębie właśnie tego liceum zostaje tutaj, a ile osób wędruje do Ełku? Macie to stwierdzone? Mm-hmm. No, dość dużo wędruje. Wiesz co, opierając się o swoje doświadczenie, jak mieszkałem w Starych Juchach, pozdrawiam, to było tak, któregoś tam czasu, jeszcze jak ja się uczyłem, to ja sobie jeździłem do Ełku, ale sobie wracałem do Starych Juch codziennie, tak? Czyli sobie w ogóle robiliśmy jeszcze czasem fajne rzeczy po drodze, było wesoło, tak? Ale od poniedziałku do piątku mieszkaliśmy w Starych Juchach. Od 2017 roku tendencja w ogóle zmieniła się na tyle, że młodzieżówa
czyli gdzieś tam osoby już powiedzmy czujące się dorosło, no to jak to zaczęła nocować w bursie. Czyli sobie przyjeżdżała do starych juch między czasem na co drugi weekend, czasem co trzeci albo w ogóle. No ten, wręcz przeciwnie, jeżeli mieli tylko możliwość wynajęcia pokoju w Ełku, to to zostawali. Robili. Więc oczywiście później kto był w starych juchach? Seniorzy. Osoby gdzieś tam dorosłe, powiedzmy, pracujący też w Ełku, ale jednak wracający po 30-40 lat. Teraz właśnie ciekawi mnie, jak jest w Orzyszu ta tendencja, Karolu, mógłbyś zbadać. Wiesz co, wydaje mi się, że może by kiedyś mógłbyś zbadać się... Karolu? Ja ci mogę, tobie mogę pomóc. Ja też tak. Chętnie. Możemy kiedyś popróbować, bo możemy nawet... Bardzo tak, chętnie. Jakby popróbować nawet tak, jakie mogą być powody w ogóle, bo to jest fajny motyw, kiedy zastanawiamy się nad tym, co się dzieje i nie mamy postawionej tezy. Ja w ogóle lubię taką sytuację, kiedy zastanawiamy się, dobra, jedną z możliwości jest to, że rzeczywiście na pewno ludzie stąd wyjeżdżają, jadą do Ełku i młodzieżówka, po prostu ich tu nie ma. To jest pierwsza teza, którą możemy szybko postawić, bo jak oni mają tu być, skoro ich nie ma? No tak. Demografii nie oszukasz. Tak? Proste? Nie, proste. No tak, no. Okay. Dobra. Druga bajka, może krzywdząca, krzywdzące stwierdzenie, ale możemy zaryzykować, że geriatria zabiera miejsce. I mówię tu o geriatrii, nie mówię o osobach, którzy mają tam 50 lat w górę i 60, tylko mówię o osobach dorosłych. I tam, gdzie są osoby dorosłe, po prostu nie ma młodych. Po prostu. Oni potrzebują własnych zasad, swoich możliwości, bez osób dorosłych. I tą przestrzeń po prostu nie ma szans. Oni są. Oni nie przyjdą tutaj, dlatego że tu jest czysto, ładnie, przyjemnie, a nawet jeszcze pestek nie mogę pogryźć. Więc trochę nie moja zasada, bo ja muszę geriatria. Mieć... I jest geriatria. Bo geriatria to są jakby wrogowie. Czyli ja już jestem geriatrią. Niestety, wybacz, ja też. Jesteście. Jako że zdecydowanie jestem starszy od ciebie, to wiesz, to chodzi na to, że geriatria. Także tam, gdzie są osoby dorosłe, nie będzie młodzieży, bo tam, gdzie są osoby dorosłe, to tam są nakazy, zakazy i inne podobne zasady. Rzeczy. I zasady. I to nie ich zasady. I tak, zasady tam też są. Mhm. Jakby moim zdaniem uczciwość jest bardziej zasadą młodzieży niż osób dorosłych. I pang, po prostu. To jest coś, czego oni nie chcą. Oni nie chcą pseudo zasad, pseudo uczciwości i jakby reżimów, które po prostu im narzucamy. No to po prostu tego nie będzie. No i musimy się zgodzić, że jeśli nawet oni są, to jakby w sposób instytucjonalny ciężko ich objąć wsparciem jakimkolwiek to nie brzmi, ale po prostu ciężko tam wejść. To trzeba być albo młodą osobą, albo rzeczywiście szarować ulicę i być tam, gdzie oni są, a oni tutaj nie przyjdą. No i tutaj się pojawia street working. I tutaj się pojawia, czy animator społeczny, czy street worker, czy osoba, która pracuje i jest w stanie łączyć te dwa światy, bo jakby te miejsca się wykluczają, te różne grupy się wykluczają. Też jakby powiedziałem tak brzydko o osobach dorosłych jako geriatrii, ale rzeczywiście też młodzi ludzie nie są wdzięczną grupą do pracy. No powiedzmy sobie szczerze, osoby dorosłe są łatwiejsze, czy tam seniorzy są łatwiejszą grupą do pracy. Tak? Dzieciaki są bardzo wdzięczną grupą do pracy, bo oni zawsze są, jeszcze nie dość, że przyjdą dzieci, to jeszcze przyjdą ich rodzice i wszyscy są szczęśliwi, bo jest 100 osób na spotkaniu, sali, tak? Na sali. A żeby przyszło, żeby 100 osób młodzieży przyciągnąć, to życzę wam powodzenia, no to trzeba niezły składki popowy pewnie ściągnąć. Tak? I bo to jest bardzo trudne, bo młodzi ludzie są niezorganizowani, są zatomizowani. W ogóle komunikują się jeszcze inaczej. Jeszcze, żeby było śmiesznie, nie rozumiemy ich. Nie? Zatomizowani, rozstrzelani? W sensie takim rozstrzelani po różnych miejscach. Nie? Okay. Bo w zasadzie jak masz osoby seniorów, no to wiesz, że ich znajdziesz w kościele, wiesz, że ich znajdziesz w ogóle przy jakimś domu kultury, że tam jest jakaś grupa śpiewacza. Wiesz o tym, że znajdziesz ich w jakichś takich formach zorganizowanych. A młodzi ludzie nie są zorganizowani w taki sposób, bo nie mają prawa nie być zorganizowani. Ich znajdziesz pod mostem. Znajdziesz w parku, na przystanku. Czy są zorganizowani tylko w innych miejscach po prostu. No trochę nie, bo właśnie trochę tak, trochę nie, bo generalnie te grupy osób dorosłych, bądź osób dorosłych ogólnie, może i seniorów, to są zorganizowane grupy, które mają struktury. A młodzi ludzie są piłkami, którzy się po prostu odbijają. Dzisiaj uciekają jestem tu, jutro tak. Od tego, uciekają, oni nie chcą być elementem struktury. Oni mają prawo dotykać w ogóle różnych rzeczy. Nie? Czyli ja jestem dzisiaj tutaj, jestem w klasie w jednej ekipie, ale na osiedlu jestem w drugiej ekipie, w nogę gram gdzie indziej z kim innym, a z kimś innym coś innego robię. Nie? I teraz ci młodzi ludzie muszą takie rzeczy robić, bo oni muszą się dowiedzieć, co lubią, czego nie lubią i oni są po prostu mega mobilni. I ty chcesz złapać młodych ludzi, żeby oni tu przyszli. No oni, jak zanim ty tam pójdziesz, to już może ich nie być. Tak? Albo ta relacja, która była i która była powodem, dla których przychodzą,
w dane miejsce. Już ona się rozpadła, bo tam się ktoś zakochał, ktoś się odkochał, no to też jest ważne, nie? I dlatego to jest ciężkie do złapania. Ja, to jest fajne wyzwanie, naprawdę. No dokładnie, a jeszcze kolejny, trzeci punkt to jednak jak ściągnąć, nie wiem, młodzież, no to też poznać ich potrzeby, tak? No bo większość w ogóle oferty domów kultury, bibliotek i tym podobne, no jest troszkę przyparta do muru ze względu na wymogi też, które mają odgórne, tak? No, ten, jak to i... Statuty? Tak. Statuty, programy, które prowadzą, programy grantowe, z których biorą środki pieniężne na działalność. No, ten, i jednak, tak, to jest takie czarowanie, tak? Może wyczaruje coś dobrego, a może się uda. A nie zawsze tak jest na ten jak to, więc faktycznie... A z drugiej strony zbadanie oferty młode, co młodzi by potrzebowali, też nie jest łatwe, no bo jednak potrzeba, dobra, nie wiem, biblioteka ma 3 pracowników na ten, to i tak jeden na etacie, co pójdzie tobie w ulicę badać opinię na ten, jak to zajdzie, nic się nie dowie, by musiał być wiele, długo spędzić z nimi czasu, żeby jednak oni coś mu powiedzieli, żeby coś od nich wyszło, z nimi coś wypracować. Szczerego, prawda? Tak, żeby to równa było... się dokładnie, już mamy animatora, który gdzieś tam jest streetworkera, który wchodzi w ten teren, tak? Więc badanie potrzeb młodych jest bardzo ważne, żeby później też dostosować po części do nich ofertę. No i to, co Karol mówił, jeszcze później może być taka sytuacja, trzeba się z tym liczyć, że wyjdzie taka na ten, że coś zaczniemy i młody powie, dobra, spróbowałem, mi to nie pasuje, idę dalej, pa. I no tutaj i mamy, mamy atomy, które jednak gdzieś tam chodzą sobie, wybierają własny kierunek. A teraz w ogóle także chciałbym odwrócić sytuację. Dawaj. Teraz zrobimy takie pytanie, bo powiedziałaś, co zrobić z młodymi ludźmi, żeby oni tu przybyli, tak? Mhm. I takie badanie, to ja zrobiłbym jeszcze drugi rodzaj badania, ale konstrukt myślowy będzie taki, że trzeba byłoby zbadać również waszą odwagę i to, co się może wydarzyć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli złożyliśmy to sobie do kupy, że ci młodzi ludzie mają prawo eksperymentować, chodzą gdzie chcą, robią co chcą, mają prawo mieć słomiany zapał i teraz czy osoby dorosłe mają w sobie taką gotowość, żeby ten eksperyment cały jakby wspierać? Nie? Bo teraz trzeba powiedzieć sobie tak. Czy osoby dorosłe, które prowadzą instytucjonalną pracę, są gotowe na to, że coś się wysypie? I mówię tutaj o rzeczach, które są przyjemne, nieprzyjemne. Czyli wysypie się to, że tam, nie wiem, ktoś się zakochał, ktoś się odkochał, to jest łatwe. Ale że młody człowiek, nie wiem, wypije piwo, nie mając 18 lat, i co wtedy zrobię? Tak, czy my mamy gotowość instytucji, żeby poświęcić miejsce na to, żeby ten młody człowiek może jakoś, brzydko mówiąc, zaeksperymentował i niechcący pod naszym okiem? Bo nie mamy na to wpływu. Mm-hmm. Czy mamy na tyle odwagi i co wtedy zrobię, nie? Chcesz przyciągnąć? Proszę bardzo, konsekwencją jest to, że musisz być odważny, bo jeśli nałożysz swoją zasadę i zrobisz to, brzydko mówiąc, narzucając swoje zdanie, to już go nie będziesz miała. Mm-hmm. I teraz, tak jak Karol pracuje na ulicy, to on nie może rzucić swojej zasady. Bo jak zarzuci swoją zasadę, to go tam nie będzie. A teraz ty chcesz zrobić pomysł instytucjonalnie, że chcemy, żeby ludzie weszli w te zasady, a oni tu nie wejdą. I na ile instytucje stać, żeby te swoje zasady, że tak powiem brzydko, trochę... Nagiąć. Dokładnie tak. W imię potrzeby takiej, żeby ci młodzi ludzie, nie wiem, zdobyli jakieś doświadczenia w sposób może nie tyle... kontrolowane, bo to źle zabrzmi, jakbyśmy robili im tam jakby akwarium, gdzie mogą doświadczać różnych rzeczy, których nie chcemy, ale że po prostu, że będziemy w stanie ich wyciągnąć, nie? W sensie takim, że pokazać postawy inne, zrobiłeś źle, to co? Bardzo fajny taki przypadek, który przeżyliśmy razem z Karolem. To jest w ogóle, nie wiem, czy wiesz, do czego piję? Mm-hmm. I słowo piję użyłem surowo. Tak. Kiedyś mieliśmy taki przypadek. Teraz już trochę czasu minęło, udało nam się to jakoś zrobić, bo mieliśmy taką wymianę młodzieżową, która po prostu przez 10 dni świetnie pracowała. Genialni młodzi ludzie. No świetnie. Siedzieliśmy w ogóle w 4 instruktorów. 4 instruktorów, którzy po prostu są szczęśliwi. Jutro wyjeżdżają młodzi ludzie, ale to po prostu cudowna malina w ogóle, masakra. Możesz sobie wyobrazić najlepszy projekt młodzieżowy, jaki był w życiu. Satysfakcja na 1000%, nic się nie dzieje. Jak liczna grupa? Niedużo, chyba 20 osób. 20 osób. 20, 30, nie wiem, jakoś tam, nieważne, niedużo było. Międzynarodowa grupa. Ale w ogóle no super sprawa, nie? I teraz jest 4 instruktorów, którzy są mega zadowoleni, mówią, dobra robota, super. Siedzimy, rozmawiamy o swoich rzeczach, nie pilnujemy tych dzieciaków na takiej zasadzie, że nie musimy, bo oni się sami fajnie w ogóle
ogarniali, nie? Rozrabiamy z nimi, robimy, nie wiem, trzaskanie, nie wiem, jakieś rzucanie rzeczami. Robimy fajnie, naprawdę jakby jest fajnie, bo to już jest czas rozejścia i możemy sobie w ogóle super, super się nawet pobrudzić, nie ma żadnego problemu, bo i tak oni to ogarną, nie? No i tak sobie siedzimy i pod jakby naszą obecność czterech instruktorów, którzy siedzą w drzwiach, bo sobie akurat tam siedzieliśmy, to nie było tak, że my chcieliśmy ich pilnować, po prostu tak było. Mhm. I siedzieliśmy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, później się okazuje, że nam młodzi ludzie eksperymentowali z alkoholem, nie? I nam się zrobiła tam impreza, bo my rzeczywiście straciliśmy trochę czujność. No dobra, można było powiedzieć, no coś się wydarzyło i teraz zrobimy no. To zrobiliśmy zupełnie mało standardową rzecz, że, czyli no okej, sytuacja się wysypała, mhm. bo my z czym wywalczyliśmy? My nie walczyliśmy z tym, że ci młodzi ludzie są źli, tylko oni przyjechali w ogóle z zapasami takimi, którymi już na starcie przyjechali. Przygotowani na dobrą imprezę, tak? I my żeśmy im założenie mieli. Założenia dokładnie. W ogóle to, co dostali od osób dorosłych, to ten sposób spędzania czasu. My im odwróciliśmy ten trend. I już na samym końcu się to wysypało, nie? Mm-hmm. I już zrobiliśmy naprawdę świetną robotę i tam w ogóle wszystko zapykało, nie? I teraz motyw jest taki, że możemy być źli mm-hmm. i możemy im powiedzieć, wy nieodpowiedzialni młodzi ludzie, którzy w ogóle z takim przyzwyczajeniem i z takim wzorcem przyjechali do nas, możemy ich opieprzyć, albo możemy z tego wyciągnąć wniosek i po prostu edukacyjny wątek. Co robimy? No to chyba wybieramy drugą opcję, nie? Mm-hmm. Więc zebraliśmy tych młodych ludzi, którzy tam trochę narozrabiali. Na zasadzie takiej, że wiedzieliśmy, kto narozrabia, to robiliśmy, budziliśmy tych młodych ludzi i powoli po prostu ich ściągaliśmy, nie? Na siebie. I każda osoba musiała, jakby, która miała w tym jakiś swój udział, jakby o tym opowiedzieć, zrobić i później przyprowadzić następną osobę, nie? I żeśmy zrobili tak, że zostały na górze osoby, które nie miały w tym jakby udziału i wymyśliliśmy sobie bardzo prosty konstrukt. Narozwaliliście, to mamy to w nosie, i teraz co mamy z tym zrobić? A raczej nie, co my mamy z tym zrobić, tylko co wy macie z tym zrobić? I o godzinie 6 rano, w ostatnim dniu, żeśmy ściągnęli tych młodych ludzi. Oczywiście był płatny amend, wyrzucanie zębów. Trochę mieliśmy to w nosie. To nie nasza sprawa w sumie, to ich sprawa. To jest jakby doświadczenie. A z jakiego powodu płacz? No bo oni mieli wyrzuty sumienia. A, super. Dobry płacz. No, dobry płacz. Oj, dobry. Jakby strach przed tym, co się wydarzy. Dobra robota wasza. Zaraz do tego dojdziemy, tak? Bo to pokazujemy jakby ten efekt, jakby, który tam gdzieś jeszcze był tym strach, że my to doniesiemy, że coś z tym zrobimy, że będzie jakaś afera. A teraz my mówimy im, słuchajcie, zrobiliście aferę i my mamy teraz taką sytuację, że wy musicie tą sprawę załatwić. Jak wy to załatwicie, to jest wasza sprawa, nie? No i rzeczywiście wywołaliśmy w nich takie emocje i takie poczucie winy, które oczywiście nie zamknęliśmy ich z takim, żeby tragedia wielka się stała. Po prostu powiedzieliśmy, że my to rozumiemy też na samym końcu. Bardzo się cieszymy, że to jest, że mieli to i że byli jakby w stanie jakby dźwignąć odpowiedzialność za to, co narozrabiali. I uważam, że to było super. Teraz ci młodzi ludzie jakby z tego też projektu przewijają się przy innych jakichś akcjach i robią naprawdę bardzo fajne bardzo rzeczy. Świetne rzeczy. Jakby tak. My jakbyśmy tak potraktowali młodych ludzi jak osoby dorosłe, że mają prawo się potknąć i coś i jakby z takiej perspektywy starszego brata bądź ojca, byśmy ich nie oceniali, no to byłoby dużo prościej, nie? Mhm. I my tak właśnie podeszliśmy, że to są dorośli ludzie. Mhm. I oni rozrabiali. Czyli oni muszą to pozamiatać. Zrezygnowaliście z góra dół na rzecz jakiegoś takiego partnerskiego zupełnie To przynajmniej ja tak robię. Ja tak robię. Ja bardzo, bardzo macie często to naturalnie, mam. Wy tak. Jesteście otwarci, macie to naturalnie, fajnie. To jest właśnie poziom tego bezpieczeństwa, które byśmy rozmawiali o instytucji, mm-hmm. czy instytucje stać mm-hmm. by było na takie rozwiązanie. Rozumiem. Bo instytucja by zachowała się następująco. Ja nic nie wiem. Dzwonię do rodziców. Wersja pierwsza. Dzwonię do rodziców, bo oni rozrabiali, to ich wina, nie moja. To jest wersja druga. Wersja trzecia, dzwonię na policję. A potem do rodziców. Tak? A później no tak. Już się dzieje. I teraz pytanie, gdzie ci młodzi ludzie by byli? No tak. I sorry. No tak. A ja jestem przekonany, że to było dobre rozwiązanie. Mhm. Lata minęły, już mam pewność, teraz nie przekonanie. Tak? No, szczególnie, że faktycznie później mijamy te osoby, tak naprawdę są z naszego miasta, więc często mam z nimi kontakt też. W ogóle wiadomości, które przynajmniej ja wymieniam z danymi osobami i korespondencja mówi o tym, że tak, że to była dobra decyzja i zachowanie.
No i też świadczy o tym kontakt, który jednak po kilku latach jest zachowany, choćby w minimalnym stopniu, bo też gdzieś tam gnam, ale jest. Także, a to jest najzabawniejsze, tak. że było, już chciałbym skończyć ten wątek całego tego wywodu, ale to była jedyna sytuacja, gdzie pracowaliśmy razem i nam się coś takiego przytrafiło. Pierwsza tak. I jedyna i ostatnia. Mam nadzieję, bo rzeczywiście, patrz, co zrobiliśmy, że rzeczywiście to się wysypało, ale my tych grup przerobiliśmy masę. Jak ja sobie myślę, ile tych ludzi się przewinęło, to jest to jakiś kosmos. A jak myślę o jakichś takich informacjach od nauczycieli, że tam trzeba jakiś reżim, bo się coś wydarzy. No nie, no kurde, 50 grup i jedna się wysypała i jeszcze się udało to ładnie pozbierać, nie? Ja myślę sobie, co to za ryzyko? Że 49 grup fajnie poszło, nie mieli reżimu. Chyba, że nie wiecie. Nie. To nie jest takie łatwe. Wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe, żeby poszukiwać. Żebyście nie wiedzieli. No jak pracuje się tak na 24 na dobre razy 10 dni, myślę, że wszystko widać, także tak. To też jest zaufanie. Wychodzi. Tak jak my dajemy kredyt zaufania tym młodym ludziom, to oni to czują i nie chcą nas zawieść. Tak naturalnie chyba jest, nie? No czasami tak. Raz się powinęła noga, nie? Ale ogólnie to jest dobra metoda, jakby zaufania, wiary. Czyli widzicie, tak. Jednak mówicie, że animator, że streetworker jest narzędziem. Musi być narzędziem autentycznym, czyli musi znać siebie, rozumiem, wtedy jest autentyczny. Jaka była wasza droga do poznawania siebie? Wiesz co, ja dalej gdzieś tam prowadzę, więc... Ale trudne pytanie zadałam. Cieszę się bardzo. Także no, to już co? No posłuchajcie, no bo tak, teraz wnioskuję sobie, przekładam sobie tutaj na swoje poletko także. Przyszłaby młodzież, gdybyśmy byli tacy cool, otwarci, fajni jak wy, żebyśmy nie stawiali barier granic, czyli co, nabór może do takich zawodów, jeżeli chodzi o domy kultury, o różne takie instytucje, powinien być, no po prostu ludzie muszą być osobowościowo właściwi, tak? Doświadczeni, mądrzy, otwarci. Znaczy, bo się tego nie da nauczyć, autentyczności takiej, prawda? Myślę, że... Ale to nie budujmy jakiejś wyjątkowości w ogóle zbędnej. No tak. Jakby nie budujmy tej wyjątkowości zbędnej, bo to nie jest prawda moim zdaniem. A moim jest. No to może po prostu, no to możemy się nie zgadzać. Protokół niezgodności mam podpisany, okej. I wydaje mi się, że jakby dużo fajnych ludzi pracuje w instytucjach. To jest pytanie, jak bardzo skostniałe są instytucje jako całość. Ale kto tworzy instytucje? Się mówi, że ludzie, ale prawdą jest to, że są instytucje, które mają potężne zaplecza i nic się nie dzieje. Są instytucje, które nie mają zaplecza i tam sobie dzieje się dużo. Tak? Mhm. Najlepsze jakby połączenie jest takie, że jest wystarczająco dużo, żeby już coś się działo, ale wystarczająco mało, żeby jeszcze się chciało. Nie? Teraz zakręcił, ale masz rację. No tak. Ostatnio sobie knuliśmy, że tak naprawdę ten poziom w ogóle posiadania wszystkiego jest po prostu mega nierozwojowy, tak? No to bo to już taki, na ofie mieliśmy rozmowy na temat komfortu, to już nie jest rozwojowe. No to jak już masz wszystko, no to co byś chciał? Do czego dążysz? To już instytucjonalny wątek, ale jeśli chodzi o ludzi, to wydaje mi się, że jest bardzo dużo potencjalnego na rybku wśród osób młodych, którzy mają to jeszcze czucie, jeszcze się nie zepsuli i bardzo często nie mają w małych miejscowościach szansy na to, żeby się dostać do takiego miejsca, w którym mogliby to realizować. Oni są mega tanimi pracownikami, ale potrzebują czegoś, czego nie możemy im często dać w małych miejscowościach, czyli jakiejś takiej, nie wiem, ścieżki potencjalnego awansu. No i to jest to, nie? Ja sobie myślę o tych fajnych młodych ludziach, którzy, to stypendysta, bardzo często powtarzam jego słowa, Grejtu, pozdrawiam, jakbyś już słuchał. To powiedział takie zdanie, akurat Grejtu nie był stypendystą, przepraszam. Powiedział takie zdanie odnośnie tego, co dało mu wyjazd w ogóle do większego miasta. Ja go spotykam w barze, mówię, siemasz, co dobrego u ciebie słychać. A to tamto robię, realizuję, robię jakieś tam klimaty dźwiękowe, gram. Nie? No i super. I takie typowe pytanie Ełczaka, czyli typowe pytanie Orzeszaka pewnie będzie podobne, kiedy wracasz? No tak. I te typowe pytanie dostaje odpowiedź jako buchę w łeb, nigdy.
bo dostaję później uzasadnienie, które po prostu no, wymiata mnie na maksa, bo młody dzieciak mówi mi coś takiego, że w Ełku to każdy patrzył, żeby mi się nie udało, żebym przypadkiem go nie zastąpił. Jak wyjechał do Lublina, no to tam każdy chciał mu pomóc się wspiąć, żeby pójść jeszcze wyżej na jego plecach. I to jest bolesne, nie? I trochę tak jest, że tutaj w kulturze to ma duże znaczenie, bo ilość etatów ludzi, którzy mogą pracować i żyć, robiąc fajne rzeczy, jest mega ograniczona w porównaniu do dużego miasta. Nie? Tutaj jakby nie ma takiej możliwości zbyt wielkiej, żeby tam, nie wiem, wejść i jak jeszcze jesteś instruktorem, to już jest super, nie? Ale jak jeszcze uda ci się coś wyżej w ogóle zrobić, to już w ogóle super. Tu jest jedna, dwie osoby, które mają szansę. Nie? No i dodatkowo programy, które powodują to, że na starcie wchodzisz, to byś nie chce, typu staży i w ogóle, gdzie masz przekonanie, że staż to jest po to, żeby to przesiedzieć, tak? I potem co? I tak mnie nie zatrudnią, tak? Także to powoduje też gdzieś tam przypiłowanie skrzydeł, które mogły się gdzieś tam rozwinąć, także no coś w tym jest. Teraz można w internecie, tak? Pięknie rozwijać skrzydła też. No oczywiście. No tak. Liczymy na to, że mają to, jakby, że tego będą używać. No i że będą mieli szansę, słyszałem, że tu macie dobry internet. Tak. Właśnie dostaję sygnał od operatora, że rozmawiamy już bardzo długo, ale bardzo ciekawie się z wami chłopaki rozmawiają. Trzeba podzielić to niestety, ale kochani, jeszcze... na odcinki po prostu. Nie, damy radę. Jeszcze powiedzcie mi jedną rzecz. Ten program stypendialny Podaj Dalej. Przekaż dalej. Mhm. To jeszcze się dzieje? Nie, w chwili obecnej jest jakby w takim momencie, kiedy... W ogóle to jest program, który jestem męczony przez jednego ze stypendystów, że trzeba go zrobić jeszcze raz. Trzeba do niego wrócić i jestem non-stop o to męczony. Ja problem polega na tym, że trzeba byłoby przemodelować trochę rzeczy i ja realizowałem go przez 3 lata. Bo jesteś autorem, Karolu, tego... Tak. Jakby pomysły... Opowiedz słuchaczom króciutko, na czym polega. No właśnie, on w ogóle zakłada te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy. Czyli, że młody człowiek mówi, że ma piękna jakąś pasję. Piękna klamra naszej rozmowy. Dokładnie. Więc było założenie takie i ono zostało zrealizowane z pełnymi konsekwencjami tego, że po prostu młody człowiek ma prawo mieć pasję i nie musi się podobać to rodzicom. Ba, nie musi się to podobać nawet jakiejkolwiek dorosłym. Ma prawo jakby ją realizować, ma prawo brać odpowiedzialność i planować rozwój tej pasji. Nieważne, czy się komuś podoba, czy nie, jak już powiedziałem. Ma prawo jakby chcieć ją rozwijać i szukać na to finansowania właśnie poprzez ten program. I to były dziwne pasje? Takie no, w zasadzie normalne. Trochę muzyki, trochę magii, trochę jakieś kręcenia ogniami. Dziergania. Na drutach. Trochę muzyki, trochę... Dużo muzyki nawet później było. Trochę filmu. Nie, no dużo tych pasji, takich fajnych, młodzieżowych rzeczy, no. Ja to trochę tatuażu, to było też tak... Przykłady oczywiście, przykłady w Domu Kultury Orzysz można obejrzeć. Na co dzień praktycznie spotkać. Także dużo tych ludzi było i te pasje były bardzo różne, niektórzy je rozwijali, niektórzy nie. Robiliśmy ten program w ogóle, chcieliśmy go zrobić w Ełku i przeskalować go na całą Polskę. Że jako w takim modelu, że jakaś organizacja realizuje go lokalnie. Bo to ważne później był ten element związany z tym przekaż dalej, czyli że ktoś, kto startuje w stypendium, nie może w ogóle zawłaszczać tych pieniędzy, które otrzymuje i ma mieć poczucie na dzień dobry wdzięczności i oddać w ogóle to, co otrzymał od nas, nie? Czyli to, że dostajesz stypendium, to fajnie, ale musisz przekazać swoją pasję dalej. Czyli ci ludzie, nie wiem, jak zajmowali się hip-hopem, akurat dzisiaj rozmawiałem z Wyżykiem, z którym współpracuję do tej pory i on w ramach programu powiedział, że potrzebuje tam 2 monitory i jakieś kawałek karty dźwiękowej, nie? Ostatecznie wydał płytę, teraz była 3. płyta, rap prosto z Ełku. Cała tam ekipa ludzi młodych nagrywa u niego i on po prostu tworzy taką przestrzeń, żeby ci młodzi ludzie mogli nagrywać. I to jest super w ogóle to, co robi. I to było właśnie to przekazywanie pasji dalej, nie? Czyli z jednej strony on otrzymuje wsparcie, z drugiej strony w ramach wdzięczności pomaga innym ludziom. I robimy wtedy takie wielkie kolanko w ogóle od tego, że ja jestem osobą tutorem albo osobą wspierającą, po czym jest osoba, która jest młodsza i przekazuje to znowu niżej i znowu niżej. I tak to działało. I zadziałało. Domino. I to działa i generalnie młodzi ludzie w większości to wykonali.
jako że ten program był na tyle otwarty, że tam nie wnikaliśmy za bardzo w to, ci młodzi ludzie mieli prawo tak naprawdę zmieniać zdanie. Czy chcą to zrobić, czy nie chcą tego zrobić. Jak się do czegoś zobligowali, no to w sumie nagrali film, to w sumie fajnie, bo powiedzieli publicznie, co zrobią. I my nie musimy ich z tego rozliczać. Internet ich rozliczy. No i żeśmy tam w nich strasznie mocno nie pakowali, że musisz teraz taką fakturę przynieść, bo inaczej umrzesz. Nie było takiej sytuacji. Nie było takiej sytuacji. No i nie umierali i robili fajne rzeczy i naprawdę poszli bardzo grubo w niektóre tematy. No i też taka ważna rzecz, którą trochę jest do tej diagnozy sytuacji związanej z możliwościami młodego człowieka i umiejscowieniu go w społeczności, że nie wiem, że dostanie jakąś pracę rozwojową i że może tutaj zostać. To jeden z elementów było to, że tam była osoba dorosła, która była takim tutorem. Ten tutor nie musiał być jakiś tam wykształcony w tym jakby w obszarze, jak to tutorować, ale musiał być praktykiem na przykład, nie? Jego i zadanie musiał być autentyczny na pewno. Tak, i tak. Jakby żeby go młody człowiek kupił, no to musiał być autentyczny na pewno. I po prostu dostawał taki młody człowiek taką informację, to jest wizytówka dla ciebie, nie? I ten młody człowiek miał prawo wziąć tę wizytówkę i zadzwonić do człowieka, który pracuje, nie wiem, w prosto, nie? I pracuje z sokołem. No to jakby nigdy do tego by się nie dochrapał, tak? A my mamy takie kontakty, bo my jesteśmy starzy, już jakby mamy... Chyba ty. Geriatria. Geriatria. No, mm-hmm. Mamy znajomych, nasi znajomi już trochę dorośli, jak oni są dorośli, no to już robią duże rzeczy. A taki młody człowiek dostawał na dzień dobry przepustkę w ogóle o 5 lat do przodu, nie? I to było ważne, nie? Że na przykład ktoś mu podsuwał w ogóle kontakt i on był więcej warty niż całe stypendium, nie? Spotkanie 15 minut z człowiekiem, który jest mądrzejszy i powie ci, po prostu zrób to, bo wierzę, że to, że ci się powiedzie, jest więcej warta niż, kurczę, 2000 zł w kieszeni. No, bo po prostu jak miałeś ambiwalencję i nie wiedziałeś, to albo tak, albo zrobię, albo nie zrobię. Trochę chciałbym, ale się boję. Jak ktoś ci mówi, ktoś jest mądrzejszy od ciebie, zrób to, bo widzi w tobie potencjał, to robisz i faktycznie odnosisz jakiś sukces, nie? No dużo w ogóle w tym programie było fajnych rzeczy. No, ale dużo satysfakcji macie, co z takiej pracy? Dużo, bardzo dużo. Trzy lata i tyle ludzi dalej gdzieś w koło w ogóle. Tak, czyli nie jesteście aż tak długo w streetworkingu. 3 lata to nie jest aż tak długo. To nie streetworking. To zupełnie inny wątek, bo to generalnie było tak, że ta przestrzeń, przestrzeń tego programu przekaża, to ona się tak trochę po... Ona nie była do końca tak umiejscowiona, że przy jakimś programie. To był niezależny program, który był w ogóle finansowany przez crowdfunding, przez ludzi, którzy w ogóle dawali jakieś pieniądze, 10 zł nawet, to mieli prawo w ogóle wybierać tego stypendystę. No w ogóle jakaś tam abstrakcja w ogóle. Ten program wyprzedza moim zdaniem czasy. Wiem, że brzmi to strasznie nieskromnie, ale rzeczywiście to był zły czas w ogóle na ten program. Teraz może byłoby łatwiej przekonać ludzi, że za pomocą internetu zbierze się pieniądze. No, jak my to robiliśmy wtedy, no to co to było? To kto zbierał? Pierwsi byliśmy, no, tak. Którzy zbierali pieniądze, tak, nie? Albo, że nagrały film i aplikacja filmowa będzie zamiast napisania w ogóle wniosku. No, kto to w ogóle wcześniej zrobił? No nikt nie zrobił tego wcześniej, nie? I tam dużo takich abstrakcji żeśmy nawsadzali. No, to było dobre. I jeszcze się samo miał zarządzać, to już było głupim pomysłem. Tak, było takie dobicie na to. Ostatecznie trochę siły i energii to jak zwykle kosztowało, ale efekty widać do tej pory. No więc warto było, ale ja tak w ogóle odnośnie tego streetworkingu, wiesz, bo na początku mówiłem, że ja gdzieś tam w ogóle, ja i Karolu gdzieś tam pracujemy w różnych podmiotach, instytucjach, organizacjach, czy też sami coś tam prowadzimy i to jest tak, że ja w sumie aktualnie, no gdzieś tam każdy ma te role społeczne, które gdzieś tam, które wykonuje. Ja aktualnie jestem streetworkerem, animatorem, instruktorem, i jeszcze kuglarzem pracuję merytorycznie i tak dalej. Jeszcze będziesz i uczysz jak napompować człowieka. Jeszcze zajmuję się ratownictwem medycznym, kwalifikowaną pierwszą pomocą, strażą pożarną i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo. Takim właśnie elementem łączonym. I jeszcze jesteś trenerem boksu. Tak, jego uczę. Takim elementem łącznikowym to wszystko są ludzie, także to faktycznie, ale tak można się czasem pogubić właśnie, bo streetworkerem jestem w Fundacji Human Lex Institute, tak? Strażakiem w OSP Stary Juchy, animatorem gdzieś tutaj. Od niedawna w Fundacji Innowacja w ogóle zaczynam jakieś dziwne jazdy robić, oczywiście w kwestii pracy z ludźmi, i także można się pogubić.
Street working od 2014. Tak. To jest konsekwencja braku zasad. Nie masz zasad, nie masz ograniczeń, nie masz granic. Co robisz? Mam, sam sobie już się stawię dorosłym. Z początku tak było, że tak, że dużo robiłem. To jest też w sumie dużo robię, bo już nawet studiuję. Ale tak. Ale to jest już... tak samo jeszcze wracając do młodzieży. To jest dokładnie tak. Ta sama funkcja, którą jakby to masz funkcję młodzieży, ci zostało i ja też uważam, że jeszcze ją mam. Czyli robimy 15 tysięcy rzeczy w ramach różnych zainteresowań. Tak. I teraz tak, jak jesteś zaangażowany i aktywny i uda się takiego człowieka ogarnąć, żeby był zaangażowany i aktywny, to jest aktywny w 15 polach. On tu tańczy, tu śpiewa, tu recytuje, tu czegoś innego, jedno się nauczy, tu kurczę babcię przeprowadzi przez jezdnię, nie? Ale jak pytanie, i bardzo często instytucje łapią tych ludzi, których już widać, nie? Ale tych, których nie widać, to już nie łapią instytucje. No nie? I teraz trzeba... I tak jest też tak, pokazać. Też, dokładnie. Ojej. Gdzieś tam trochę wypychać do przodu, pokazywać światu. Stąd ostatecznie jest ważna, bardzo ważna promocja, którą gdzieś tam w międzyczasie robimy. Głównie niby ktoś promuje siebie. Nie, promuje działanie, promuje ludzi, tak? Na ten. Jeszcze dzięki komu? Dzięki tak naprawdę naszej pracy, bo nie wykorzystuję żadnych mass mediów w ogóle, tylko swojego Facebooka. No, ten, który już dawno nie jest czymś osobistym, ale zawodowym tak naprawdę, ale po to, żeby tak, widać ludzi, widać osiedla, widać społeczności, które gdzieś tam coś robią fajnego, rozwijają się. I czemu im w tym nie pomagać? Jasne, że tak. Dzięki chłopaki, no. Wiecie co, no po prostu teraz praca z młodzieżą wydaje mi się jeszcze trudniejsza niż przed waszym przyjściem tutaj. Natomiast mam nadzieję, że słuchacze z wielką ciekawością tego wysłuchają, bo to jest kopalnia wiedzy. I wiecie co, zastanawiam się nad tym, przecież my wszyscy jakby jakiś, no niedawno mieliśmy te naście lat. Jak to się dzieje, że to się tak jakoś zapomina? Nie? Może nie zapomina, ale gdzieś ta perspektywa się zmienia jednak, nie? To się nazywa doświadczenie. Doświadczenie. Jakby doświadczenie tych masy konsekwencji, rzeczy, których się nie powinno robić. Tak jest. Tak. Taka puenta naszej rozmowy. Dziękuję wam bardzo. Moim gościem był Karol Malinowski, Karol Dzięki. Paszkowski, chłopaki z Ełku. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Thank you, Werbuch. Polskie Radio. Polskie Radio Orzysz.